Damian Lepiasz po bezbramkowym remisie rozwoju z Elaną Toruń. Damian, no chyba taki punkt cieszy. Cóż, po pierwszej połowie, zwłaszcza ten początek, mieliśmy bardzo dobry, mieliśmy kilka swoich sytuacji i no i gdybyśmy jedną, jak Kamil Łączek na chyba miał najlepszą z rzutu rożnego, gdybyśmy to trafili, mecz mógłby się zupełnie inaczej ułożyć, bo to był taki mecz do jednego błędu. No kto popełni, dzisiaj nikt nie popełni w zasadzie, więc skończyło się 0-0. Jak się na tym murawie grało? Wchodziła w nogi tak dodatkowo? Tak, raz, że było ciężko, dwa, że no ta piłka nie do końca się słuchała, no i ciężko było dzisiaj grać, trzeba było wybrać proste środki. No. Można powiedzieć, że jesteśmy w dobrej dyspozycji w końcówce tej rundy. Cóż, z Widzewem pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Dzisiaj też mogło się to skończyć 3 punktami dla nas. Cóż, no zobaczymy, co będzie dalej. W niedzielę jeszcze ważniejszy mecz z Błękitnymi, bo z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Cóż, no gramy tylko o zwycięstwo. No. Damian, można powiedzieć, że jesteś takim, nie wiem, małym odkryciem tych ostatnich tygodni, bo na typowej obronie dobrze się odnalazłeś. Coś mogę powiedzieć, no cieszę się, że tak uważasz. Najważniejsze, że te nasze wyniki są coraz lepsze i ostatnie tygodnie pokazują, że dobrze się prezentujemy pod względem punktowym i no i cóż, czekamy na następny mecz. Można podziękować też kibicom, bo przy takiej atmosferze to Rozwój dawno nie grał. Tak, było dzisiaj ich słychać i fajnie, że zwłaszcza, że no więcej ich było dzisiaj, jak była pogoda fatalna niż w lecie, gdzie było dużo, dużo przyjemniej, ale dlatego chwała im za to i dziękujemy. I zapraszamy na niedzielę. Dokładnie. Dzięki. Zapraszamy.